Zaraz mamy odbiór mieszkania. Ola nie idzie ze mną. Idę sam ze specjalistą. Generalnie jest taka opcja, że jak odbierasz mieszkanie, żeby wyhaczyć wszystkie mankamenty, to możesz sobie wykupić kogoś, pójdzie z tobą i sprawdzi to profesjonalnie. Dlatego widzimy się zaraz, jak już mieszkanie będzie odebrane. Mamy to! Chodź! Idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć mieszkanko! Gotowa? Witamy w naszej szarej krainie. Jakbym tu jeszcze nigdy nie była. Więc nasze nowe mieszkanko, tak jak już mówiłem, jest w stanie deweloperskim, czyli musimy je jeszcze wykończyć. Czyli wprowadzimy się tu za pół roku. Nie no, za pół roku nie, tak? Za 4 miesiące. Liczymy taki marzec, kwiecień, będziemy się tu wprowadzać. Na pewno będziemy was w miarę na bieżąco informować, chociaż tak troszkę z sekretami. Nie chcemy wam całkowicie... My sami nie wiemy, co tutaj będzie jeszcze. W sensie nie mamy projektu. Czekamy dalej na projekt od projektantki, aczkolwiek nie chcemy wam całkowicie wszystkiego zdradzać. W każdym razie oprowadzimy was, pokażemy wam, co gdzie mniej więcej będzie. Przestrzeni jest tu naprawdę dużo. Mieszkanie ma 80 metrów kwadratowych. Więc zacznijmy może... Może ty oprowadzaj tutaj. O, oprowadzaj, widzę. To tu się wchodzi. Dzień dobry. Tam w moim mieszkaniu. Tutaj będzie Pawła toaleta. Paweł tu będzie się załatwiał codziennie rano. I tu będzie pralnia. Pralnia, suszarnia, tak, i Pawła. To pomieszczenie ma jakieś 2,5 metra kwadratowego. Tu będzie sobie kibelek z prysznicem. I tu będzie pralnia taka. Taka szafa z rzeczami do sprzątania i tak dalej. Jak najbardziej. Tego nie będzie. W sensie ta ściana zostaje wyburzona i... Tak, bo jak możecie zauważyć, tu jest salon i tutaj jest jeden pokój. Tego pokoju totalnie nie będzie. My zwiększamy salon. Salon aktualnie ma 27 metrów. Jak wyburzymy ten pokój, to będzie miał ponad 40 metrów kwadratowych. Także tutaj będzie ogromny salon. Ciężko to zauważyć na białych ścianach. Zobaczcie, jak Ola jest daleko. Tak, w każdym razie tam będzie kuchnia z wyspą. Tej wnęki nie będzie, tego pokoju nie będzie. Tu będzie stół, tam jest balkon. No i tu będzie kanapa, tu będzie telewizor. Jakby no, nic więcej tak, no, nie tak jak jest ten pokój tutaj, no to dojdzie nam jedno okno w salonie. Ja już się tu nie wprowadzam. Faktycznie drewczę sobie pajączek. Tutaj! To będzie działa się magia, moi drodzy. Korytarz będzie najciekawszym elementem naszego mieszkania i nikt nie wie, co tutaj będzie się znajdowało, tylko my i nasza projektantka. Tak jak macie tą ścianę z tymi drzwiami, to tych drzwi nie będzie. Tu na tej ścianie będzie się coś działo, czego wam nie zdradzimy, ale będzie naprawdę ciekawie. Jeżeli się uda, a najprawdopodobniej się uda. Za każdym razem, jak ktoś będzie wchodził do mieszkania, to będzie dosłownie mówił: o kur... Tutaj ściany też nie będzie, tu będzie wielka, spora będzie ta szafa. Bardzo duża będzie ta szafa. To tu no? będą moje ciuchy. Tu będzie moje biuro. Ale nisko jest bardzo to. Jest bardzo nisko to okno. Tak na biurko. Trudno no, będę miał biurko na tej wysokości i tyle. Tu będzie biurko, tutaj będzie szafa. Na całą ścianę, no bo te drzwi przeniesiemy tutaj. No i teraz to będzie nas magicznie przenosić do ostatniego pomieszczenia, jakim jest nasza sypialnia. Ogólnie myślałam, że to mieszkanie jest mniejsze. Jest bardzo dużo mniejsze. Jest mniej. Tu będziemy sobie spać. No i tu jak będziemy spać, to tu będzie telewizor, a obok będą drzwi przesuwane. Gdzieś tutaj będą, nie? No, tak nie wiem. Do mojego biura. No, tu będzie oczywiście szafa. Też spora szafa. Dużo miejsca mam na szafę. No ale to jest 80 metrów kwadratowych. No i tu będzie łazienka. Jest tu szafa. Będzie prysznic. Tu będzie kibelek, tu będzie zlew i tu będzie szafa. I wszystko jasne, pamiętam już jak było, ale się jaram. Bardzo zależało nam na tym, żeby to mieszkanie było oświetlone i zauważcie, że jesteśmy w salonie i wszędzie dobrze mi widzicie, bo mamy tutaj raz, dwa, trzy okna, to okno jest przeogromne. Tutaj też jest ogromne okno i to okno też jest całkiem spore. Tylko że pojawiło się oczywiście kilka problemów, nie mogłoby się obejść bez problemów. Tak jak mówiłem, mieszkanie odbierałem ze specjalistą i okazało się, że kilka ścian jest nierównych i deweloper musi nam je wyrównać, ale to jest pikuś. Największym problemem jest to, że posadzka, czyli cała ziemia, jest nierówna. Standard wykończenia dewelopera jest spoko, no oprócz tego. Tutaj jest 2,64 do sufitu, a tam jest 2,63. Jest aż centymetr różnicy. Także przy kaflach to będzie strasznie wadzić. Dlatego też niestety wszystko się trochę wydłuży, bo musi jeszcze wejść tutaj ekipa od dewelopera i tą posadzkę zeszlifować. A się jaram, w sensie możemy tutaj wszyscy posiedzieć jutro? Możemy. Ogólnie jest tutaj dużo przeróbek i czeka nas długa droga, żeby to wykończyć. Aczkolwiek ciekawa droga. Ja lubię sam proces wykańczania mieszkania. No i to jest przestrzeń, Ola, od filmy czy coś. I te okna, to wszystko. Pięknie tu jest. No ale póki co, widzowie, jeszcze tutaj. Pieski szczęśliwe, to najważniejsze. Będziemy was informować na bieżąco co i jak. Zapraszam na nasze Instagramy, bo tam też pewnie będziemy troszkę więcej zamieszczać niż na filmach. Przypominam, że warto subskrybować kanał, bo widzimy się codziennie o 14:00. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa. Cześć. Thank you.